Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Mieszkańcy naszego miasta, nieprzeciętni i wyjątkowi, którzy swoją postawą i dorobkiem świadczą o ogromnych możliwościach pozytywnego oraz skutecznego działania, tym samym osiągania efektów, które budzą podziw i szacunek. Jest nam również bardzo miło gościć rodziny nagrodzonych oraz wszystkich, którzy byli dla nich wsparciem oraz przyczynili się do osiągnięcia tak wspaniałych rezultatów. Uchwałę z dnia 21 marca 2013 roku Rada Miejska Cieszyna postanowiła przyznać pani Annie Gociek Nagrodę Miasta Cieszyna za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W czasie swojej pracy z dziećmi otrzymała wiele wyróżnień, dyplomów i odznaczeń. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć. W 1975 roku otrzymała srebrną odznakę Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. W 2002 roku otrzymała odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury. W 2010 roku otrzymała złotą odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. Rada Miejska Cieszyna postanowiła uchwalić z dnia 21 marca 2013 roku przyznać księdzu Januszowi Sikorze Nagrodę Miasta Cieszyna za stanowczą działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Będąc gospodarzem największego w okolicy obiektu sakralnego, wykazuje wielką przychylność i życzliwość dla wszelkich inicjatyw kulturalnych, zarówno o charakterze religijnym, jak i świeckim. Tutaj odbywały się koncerty w ramach cieszyńskich festiwali Viva il Canto, Era Nowe Horyzonty, Wakacyjne Kadry, Dekada Muzyki Organowej, Churalnej i Kameralnej, doroczny koncert Karola Stryje in Memoriam, koncert orkiestr symfonicznych, chórów, a także recitale organowe. Jako proboszcz parafii zapewnia warunki do prowadzenia i rozwijania działań artystycznych, szczególnie w zakresie krzewienia kultury śpiewaczej. Będąc równocześnie proboszczem i chórzystą, staje się pozytywnym przykładem, motywując innych do aktywności. Ja bardzo dziękuję za to wyróżnienie, bo to jest dla mnie i dla całej rzeszy współpracowników. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do wręczenia wagów w dziedzinie szczególnych osiągnięć sportowych. Pierwszy sportowiec nagrodzony przez Radę Miejską. Rada Miejska Cieszyna uchwałą z dnia 21 marca 2013 roku postanowiła przyznać panu Jakubowi Baronowi, zawodnikowi klubu sportowego Shindo Cieszyn, Nagrodę Miasta Cieszyna trzeciego stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku. Panu Piotrowi Cieszynkowi, zawodnikowi sekcji lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych KS Mosier Cieszyn, nagrodę przyznano za zdobycie w Mistrzostwach Polski brązowego medalu w mieczu pola i brązowego medalu w rzucie dyskiem.
Rada Miejska Cieszyna przyznaje Karolinie Kajdek, zawodniczce sekcji judo KS Nosik Cieszyn, Nagrodę Miasta Cieszyna trzeciego stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku. Gratuluję. Panu Maciejowi Gańczarczykowi, zawodnikowi cieszyńskiego klubu motorowego, dyscyplina enduro. Nagroda została przyznana za zdobycie brązowego medalu w enduro w klasyfikacji Mistrzostwa Polski w klasie junior 50. Rada Miejska Cieszyna postanowiła uchwałą z dnia 21 marca 2013 roku przyznać panu Pawłowi Jabłońskiemu, zawodnikowi sekcji skata KS Mosul Cieszyn, Nagrodę Miasta drugiego stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku. Rada Miejska Cieszyna postanowiła uchwałą z dnia 21 marca 2013 roku przyznać pani Patrycji Krzak, zawodniczce klubu sportowego Shindo Cieszyn, Nagrodę Miasta Cieszyna trzeciego stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku. Rada Miejska Cieszyna postanowiła uchwałą z dnia 21 marca 2013 roku przyznać panu Mirosławowi Madzia, zawodnikowi sekcji lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych KS Mosłów Cieszyn, Nagrodę Miasta drugiego stopnia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2012 roku. Panu Sebastianowi Matuszyńskiemu, zawodnikowi sekcji lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych KS Mosłów Cieszyn, nagrodę przyznano za zdobycie w Mistrzostwach Świata Juniorów dwóch brązowych medali. Jednego w pchnięciu kulą i drugiego w rzucie dyskiem. Gratulujemy. Pani Gabrieli Patoła, zawodnicy sekcji lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych KS Mosłów Cieszyn, nagrodę przyznano za zdobycie w Mistrzostwach Świata Juniorów dwóch złotych medali. Jednego w pchnięciu kulą, a drugiego w rzucie dyskiem. Szanowni Państwo, nie wiem, czy ja muszę czytać uzasadnienie, bo pewnie wszyscy znamy to uzasadnienie, ale czytam panu Januszowi Rokickiemu, zawodnikowi sekcji lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych KS Mosłów Cieszyn, naszemu olimpijczykowi, nagrodę przyznano za zdobycie srebrnego medalu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w pchnięciu kulą, srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy w pchnięciu kulą, złotego medalu w Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą. Serdecznie gratulujemy panu Wacławowi Skolarus, zawodnikowi cieszyńskiego klubu motorowego. Przyznano nagrodę za zdobycie brązowego medalu w enduro w klasyfikacji Mistrzostw Polski w klasie E1 motocykle. Pani Katarzynie Słomka, zawodniczce sekcji lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych KS Mosłów Cieszyn, przyznano nagrodę za zdobycie w Mistrzostwach Świata Juniorów dwóch srebrnych medali, jednego w pchnięciu kulą i drugiego w rzucie dyskiem. Serdecznie gratulujemy. Panu Piotrowi Szymali, trenerowi i zawodnikowi klubu sportowego Shindo w Cieszynie, trenerowi i zawodnikowi kadry narodowej, przyznano nagrodę za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan JKA w kata indywidualnym seniorów oraz srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan WSKA w kata indywidualnym seniorów. Serdecznie gratulujemy. Panu Pawłowi Szymkowskiemu, zawodnikowi cieszyńskiego klubu motorowego, przyznano nagrodę za zdobycie złotego medalu i tytułu mistrza Polski w enduro w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski oraz złotego medalu w enduro w klasyfikacji Mistrzostw Polski w klasie E2 przez E3 motocykle. Gratuluję i panu Adamowi Tomiczkowi, zawodnikowi uczniowskiego klubu sportowego Wiraż Cieszyn dyscypliny motocross, przyznano nagrodę za zdobycie złotego medalu i tytułu mistrza Polski w klasyfikacji Mistrzostw Polski w klasie MX2 Junior. Gratuluję serdecznie.
skutkiem spokojnie.